w vlogasku. Weekly vlog nie zaczął się, a raczej ten tydzień, co ja gadam. Widzicie, tydzień to jest dla mnie już weekly vlog, tak bardzo jesteście dla mnie ważni. Natomiast ten tydzień w ogóle się nie zaczął tak, jak miałam zaplanowanego. Plan był prosty, praca dzisiaj, jakaś tam siłka, ćwiczenia. Jutro biuro, w środę biuro i w ogóle szkolenie mam przez 2 dni. Czwartek tam wychodzę ze znajomymi. Piątek też się dzieje generalnie przez najbliższy tydzień. No a co się wydarzyło? Wszystko poszło się walić, bo wczoraj o 23 wpadłam na genialny pomysł. Z tej strony zaczęłam. Wczoraj jedząc ananasa zaczęła mnie boleć w ogóle cała lewa strona. W ogóle odkąd zaczęłam... Właśnie zostało mi wystawione jakieś skierowanie, ciekawe. Z tej strony, jak jadłam, odkąd byłam u dentysty na tym przedkanałowym, jak się dowiedziałam, że muszę mieć kanałowe, to miałam jeden ząb do poprawki, do naprawy, który już był naprawiony, po prostu jakby plombę trzeba było ogarnąć. I wczoraj, jak jadłam ananasa, no to ogólnie jak jadłam, odkąd byłam na kanałowym, ja zawsze jem prawą stroną, bo mam krzywą szczękę, jak jadłam lewą, to mnie wszystko bolało. No i mówię, dobra, zajrzałam i okazało się, że była wizyta na dzisiaj na 8 rano. Mnie się okazało, że mnie wszystko bolało i mam nadwrażliwe zęby, dlatego że używałam past wybielających. A i tak u mnie to nic nie daje, bo po prostu mam taki kolor, tak jakby kości, no. Bo też już gadałam o tym. Jakby przez to, że używałam takich past, sobie jakby trochę starłam szkliwo. No i tam zrobiliśmy od razu tego zęba, od razu powiedziałam, o co chodzi z tą resztą. I przyszła do mnie pani z recepcji, że się zwolniło miejsce na kanał dzisiaj, na 11:40. Miałam jeszcze kombinować, żeby iść, bo generalnie wszłam rano dentysty, to plan był taki, żeby wrócić i normalnie iść do pracy, nie? Ale jak się dowiedziałam o tej 11:40, no to mówię, oh no, idę na to, bo chcę już jakby mieć to, chcę mieć ten psychiczny jakby nerwy za sobą. No i na początku zaczęłam kombinować, żeby jeszcze jakoś może do tej pracy normalnie zrobić i w ogóle, ale doszłam do wniosku, że jednak, no to, że ja miałam robione dzisiaj 2 zęby, obydwa na znieczuleniu, zbyt dużo. Jeden miałam wypełniony kanał i w ogóle, i nie kombinuj. No i wszyscy mi tak powiedzieli, żebym wzięła jakby wolne i wzięłam wolne. Ale jak widzicie, no mam znieczulenie. Ząb jest zrobiony, jest wypełniony już, kanały są. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. I miałam to zrobione RTG od razu do obydwu zębów, bo miałam tam wszystko, które wam opowiadałam i piątkę. Wszystko jest tam ok, wszystko jest szczelne. No i teraz miałam robioną piątkę i ta piątka musi jeszcze mieć wypełnienie takie normalne, bo mam tymczasowe. Jest normalne. No i co chcę powiedzieć, to, że tak właśnie leżałam i chciałam coś do was powiedzieć, ale mi tu spuchło i się cieszę. Dobrze zrobiłam, że wzięłam to wolne, bo byłoby za dużo kombinacji, a nie dałabym rady pracować. W sensie, bo tu mnie to drażni, a tak naprawdę jakieś 2 godziny bym kończyła pracę, więc to bez sensu, bo bym nie dała rady. Tu mnie lekko ćmi, tu to nie powiem. Bez sensu. Bez sensu. Dobrze wyszło? Mam nadzieję, że jutro będzie ok. A jak mnie szczęka cała boli, ja już czuję te szczękościski, które będę miała. Będzie strasznie. Milusińskiego. Jestem bardzo ciebie ciekawa. Mam nadzieję, że będziesz dobry, please. No jeżeli chodzi o tego batona MMS proteinowego, to nie polecajka. Raczej go nie powtórzę. Oczywiście jest lepszy niż jakby te standardowe, ale jeżeli mam już wybierać tych takich Snickers, Mars, Milky Way, MMS i tak dalej, tych proteinowych, to Mars wygrywa. Nie mam paznokci, ale nie chcę mi się o tym teraz gadać. Słuchajcie, byłam dzisiaj na treningu pierwszy raz od chyba tygodnia albo dwóch, nie pamiętam. Znaczy, chodziłam na jeden trening, jeżeli chodzi o fizjo, nie? No i to jest tak naprawdę najcięższy trening, jeżeli chodzi o siłę, no bo reszta to jest cardio, co ja robię. Ale dzisiaj miałam taką moc, w ogóle tak się cieszyłam, że poszłam na ten trening, jak nie chodziłam na cardio i w ogóle, no było cudownie. No te treningi jednak to jest coś, co potrzebuję w swoim życiu, także cieszę się, że wracam. Dziękuję, ząbki, jakby... Już nie możecie więcej mi tutaj robić, bo ja muszę chodzić na treningi. A no teraz byłam trochę wstrzymana przez to zdrowie. No bo wiecie, no trochę ciężko z tym kanałem jednak ćwiczyć, więc fajnie. Odgrzałam sobie zupę ogórkową. No i tak, cieszę się mega. Jeszcze jutro trzeci dzień. A, miałam szkolenie w ogóle z LinkedIn i bardzo mi się podobało.
bardzo, 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 bardzo fajne. Merytoryczne, ale fajne, z jajem. Tak przystępna, jakby przystępny język, przystępna jakby taka wiedza, taka, że nawet jeżeli ktoś w tym nie siedzi, no to po prostu ogarnie temat. W zeszłym weekly vlogu widzieliście, tak, jedna z dziewczyn, która była u mnie na urodzinach, ma też urodziny akurat dzisiaj, także wszystkiego najlepszego. Mua. I idziemy je świętować. Więc po biurze idziemy świętować, dlatego muszę jechać do biura trzeci raz w tym tygodniu. I w poniedziałek i we wtorek mam urlopa i tak się nie mogę doczekać. Jas! Jas, jas, jas. Słuchajcie, wróciłam do domu i na wycieraczce czekała na mnie taka miła niespodzianka od sąsiadki, bo no, pozbywała się choinki, po prostu u mnie tam na dwór spadło trochę igieł. To jest mega rozczulające w ten dzień dzisiaj. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. I'm proud of you, you know that. I hope you do. Dzień dobry. Słuchajcie, mamy wyspę. Kupiłam bardzo dużo rzeczy w tej Ikei i tak stwierdziłam, że fajnie by było wam to pokazać, bo jednak są to dosyć fajne rzeczy. Nic takiego super głupiego nie kupiłam i wydaje mi się, że po prostu warto wam to pokazać. Jeżeli chodzi o ceny i tak dalej, no to ciężko mi stwierdzić. Pamiętam niektóre rzeczy, nie wszystko. Dobra, od czego sobie zaczniemy? Kupiłam dwa takie kwiatki, one się nazywają sukulenty. Nie wiem, sukulenty to są. I one tak trochę na dzień babci, dla babci. Jeżeli chodzi jeszcze o kwiatuszki, piłam kaktusa, który wygląda jak brokuł, takiego zwykłego, takiego jeszcze bardziej basic.
Ja się ustawiam, myślę, że tak, jakby dawno nie miałam kaktusów, a to są bardzo łatwe kwiatki, można je wszędzie ustawić, więc w ogóle myślałam, że 6, a chyba kupiłam 7, nie wiem. To się nazywa parkla. Dobra, nie będę wam tego mówić, jak to się nazywa. To jest takie, wiecie, opakowanie na pościel coś, żeby schować do łóżka. Ja to kupiłam, bo chcę to pochować, jak wiecie, po prostu zorganizować to, co się dzieje u mnie w łóżku. I było to po 9 zł, jak patrzyłam ostatni raz na Ikei, a jak przyjechałam, było za 6, także deal życia. 3, 7, no lies. To jest takie coś z pianką jakby w środku i na to kładziecie sobie na spokojnie naczynka. Ja na przykład jak myję, wiecie, ręcznie coś, nie wiem, no, patelnie, garnki i tak dalej, kładę po prostu sobie na to, to się leży tam obok zlewu i tyle. Taka torba, którą widzieliście u mnie na pewno już, ona jest spoko jak jadę gdzieś do biura albo gdzieś może po prostu wziąć jakieś jedzonko. Bardzo spoko, ona nie jest dla mnie. Natomiast jakby kupiliśmy, bo byliśmy razem. Jeszcze z takich rzeczy, co nie jest dla mnie, to jest to taka spieniaczka. Z taki kwiatuszek. Podobał mi się, spojrzał na mnie, ja na niego i stwierdziliśmy, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Jest w takiej zwykłej, najnormalniejszej doniczce. I do tego druga taka sama doniczka. Kupiłam jeszcze takie dodatki. Ja bym je chciała ustawić, tak szczerze mówiąc, w kuchni. No po prostu myślałam, żeby tutaj to na gąbkę czy coś zamiast na mydło. Jak mi się to tutaj nie sprawdzi, to sobie wyniosę do łazienki, także to się przyda. Widzę, że to się jednak trochę różni kolorystycznie i trochę już mnie to zaczyna denerwować, ale trudno. Life is life. Z tradycyjnych zakupów torebeczki wielorazowe. 2,5 litra, jas, 1 i 2 litra, 1 litr i ostatnie, których nigdy nie widziałam, 0,3. Takie haczyki. W ogóle wiecie, że oni stworzyli wyższy taki tak mniej więcej dotąd? Ja nie wiem, czy ja tego nie przygarnę w przyszłości. I na przykład sobie bierzecie i robicie coś takiego. Next thing, to są takie samoprzylepne haczyki. Ja je pomyślałam, żeby przykleić do wyspy, żeby mieć tutaj w końcu ścierkę jakąś czy coś, bo ja wiecznie ścierki mam gdzieś porozrzucane po tej kuchni. Nigdy nikt nie wie, w co ma wytrzeć ręce, także jas. Następna rzecz, taka bardzo basic, tłuczek? Młotka? Młotka. Oczywiście, że tłuczek, a nie młotek. I to też widziałam gdzieś na TikTokach, nie TikTokach, dealsach, pepko i tak dalej. To jest to takie, że tutaj wlewacie sobie jakiś płyn, zamykacie, naciskacie, to wylatuje i myjecie. I to ja stwierdziłam, żeby było zarąbiste, żeby umyć zlew czy umywalkę. Ostatnio bardzo dużo palę świeczek, więc jak można pojechać do Ikei i nie kupić świeczek? Także mam dwie świeczki. Lugnare pachnie jakimś kwiatkiem. Storstkon. Bardziej owocowo, właśnie takimi jagodami czy coś tego typu. Talerzyki, nie talerzyki i tak dalej. Takie coś. Bo jak była, teraz robiłam tę urodziny, to zauważyłam, że brakuje mi takich talerzyków większych, mniejszych, więc mam dwa takie. A, i mam takie mniejsze, więc jakby już po prostu dobierałam do tego, żeby mieć więcej z tej samej serii. Takie większy. Coś takie dwa? Takie największe. To wiecie, na przykład na ciasto czy coś. No, spoko rzecz. Mam taką paterę, którą jak złożę, to wam oczywiście pokażę. Z nietaniej rzeczy. Taka lymbka za 230 zł. No i to jest do niej klosz, więc jest całkiem spora. I jeszcze z fajnych rzeczy. Z fajnych, tak, mam piżamę. To jest dywan. Dywan, słuchajcie, był za 59 albo 69 zł. Bardzo tani był jak na dywan, a jest spory. 100 na 180 cm. To jest sporo, jakby za taką cenę na dywan to jest spory dywan. I on nie jest taki, wiecie, taką wycieraczką, szmatką, tylko taki naprawdę spoko. I on będzie w sypialni. Ała, no ale na stopę to nie. I chyba ostatnie, tak mi się wydaje, no wyspa oczywiście, ale wyspę już widzieliście, chyba będzie ta desunia. Słyszałam o tej desce już milion razy na TikToku, Instagramie i tak dalej. Ale ja mówiłam sobie, po co ci taka deska, nie bierz takiej deski, niepotrzebna ci. Ale teraz, jak mam ten drewniany blat tutaj, to myślałam, że tam z tyłu na którymś z blatów go sobie postawię, ją, tą deskę. Tego deska. No, jest bardzo podobna kolorystycznie do tego blatu, także dobrze wyszło. Kupa pieniędzy poszła. A teraz pora iść w końcu rozebrać choinkę. Uwaga, 10 lutego, jak kiedyś będę szukała, kiedy rozbieram choinkę. 10 lutego. See ya! Thank you.
Wiem, mówiłam, że nie lubię drewnianych desek. I tak, to jest dalej prawda. Tylko, że to ma bardziej pełnić funkcję ozdobną i ja na to będę kładła plastikowe deski. Ja nie będę na tym bezpośrednio kroić, bo się porysuje i będzie brzydkie. To ma pełnić funkcję, żeby wprowadzić trochę drewna na tamtą stronę kuchni. That's it.